Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Standardowo, zanim zaczniemy, chciałabym podziękować kolejnym osobom, które zdecydowały się wspierać mnie na Patronite. Zuzanna, Tomasz, Janusz, Małgorzata oraz Paweł, dzięki za wsparcie i docenienie mojej pracy. Dzięki Wam mam motywację, by pisać i nagrywać, kiedy tylko mam na to czas. A teraz miłego słuchania. Dziś przenosimy się do miasta Sundsvall w województwie Västernorrland, około 400 km na północ od Sztokholmu. Jest piątek 7 listopada 1980 roku. W Sundsvall termometry wskazują minus 7 stopni. Śnieg, który spadł poprzedniej nocy, otacza okolice. Około godziny 12.30 Anna Klara wraca ze szkoły, gdzie pracuje jako nauczycielka pielęgniarstwa, do domu w Buswiedia, dzielnicy Sundsvall, położonej w północnej części tego miasta. Gdy kobieta wchodzi do domu, zauważa mokry ręcznik leżący w przedpokoju. To dobry znak. Jej 11-letni syn Juan pamiętał, by wyjąć go z torby, zanim poszedł do szkoły. W pokoju chłopca na stoliku nocnym leży niedokończone śniadanie oraz zegarek na rękę. Juan musiał się spieszyć rankiem do szkoły. Na łóżku leżą ubrania, które Anna Klara przyszykowała dla Juana. To wydawało jej się trochę dziwne. Nigdy nie zdarzyło się, by chłopiec wybierał inne ubrania niż te, które wybrała matka. Nową koszulę, którą przygotowała Anna Klara, Juan miał założyć do szkoły, jak również mieć ją na sobie, gdy później pojedzie do ojca. Anna Klara zaczyna się pakować. Ma w planach pojechać na weekend do Sztokholmu. W tym czasie Juan będzie u swojego ojca w Sollefteå. Rodzice chłopca rozeszli się, gdy miał zaledwie kilka lat. Jak wspominają w dokumencie i brotet spor, poznali się w Sztokholmie, gdzie wspólnie zamieszkali. W 1969 roku urodził się ich syn Juan. Anna Klara miała wtedy zaledwie 22 lata. Björn był o rok starszy. Pobrali się, jednak po zaledwie 2 latach małżeństwa postanowili się rozejść. Björn przeprowadził się w rodzinne strony na północ Szwecji, gdzie po pewnym czasie poznał nową partnerkę. W pierwszych latach po rozstaniu Juan odwiedza ojca dość rzadko. Relacja między chłopcem a matką była bardzo zażyła. Juan miał problemy, by zostać na kilka dni z dala od niej. W latach 80. podróż między Sztokholmem a Sollefteå, gdzie przeprowadził się Björn, zabierała bardzo dużo czasu. Odległość to ponad 500 kilometrów. To utrudniało kontakt z synem. Niedługo później Anna Klara również poznała nowego partnera imieniem Buse. Mężczyzna, podobnie jak Björn, pochodzi z północy Szwecji, a dokładniej z Sundsvall. Buse stał się ojczymem Joana. Relacja pomiędzy nimi opisywana była jako bardzo dobra. Mężczyzna spełniał się w roli dodatkowego ojca. W 1975 roku, gdy Juan miał 6 lat, Anna Klara podjęła decyzję o przeprowadzce do Sundsvall. Buse był pielęgniarzem, a Anna Klara pielęgniarką. Oboje dostali pracę w pobliskim szpitalu. Juan bardzo szybko znalazł nowych kolegów. Już jako 6-latek był bardzo otwartym i odważnym dzieckiem. Przeprowadzka do Sundsvall miała drugie dno. Anna Klara chciała, by Björn mógł częściej spotykać się z synem. Pomiędzy Sollefteå a Sundsvall było już tylko 100 kilometrów. W tym czasie Björn miał już 2 córki. Juan odwiedzał go regularnie, a relacja pomiędzy nim i jego młodszymi siostrami była bardzo dobra. Chłopak odnalazł się w roli starszego brata, a dziewczynki brały z niego przykład. W czerwcu 1979 roku Anna Klara i Buse rozeszli się.
Kobieta wspomina, że ich związek szybko przerodził się w piekło. Z początku Buse był bardzo opiekuńczy, jednak wkrótce okazało się, że jest bardzo kontrolującym człowiekiem. Był bardzo zazdrosny o Annę Klarę. Nawet w szpitalu, w którym oboje pracowali, Buse próbował kontrolować, z kim Anna Klara rozmawia. Nie rozstali się na przyjaznej drodze. Wróćmy teraz do wydarzeń z 7 listopada 1980 roku. O godzinie 14.30 Bjorn przyjeżdża do Anny Klary, by zabrać Juana na weekend do siebie. Wyjazd zaplanowali już jakiś czas temu i był on specjalnym z dwóch powodów. Po pierwsze, w Szwecji Dzień Ojca przypada na drugą niedzielę listopada. To właśnie w ten weekend Bjorn i Juan mają uczcić ten dzień. Po drugie, po raz pierwszy z chłopcem miał pojechać jego przyjaciel Stefan. Do tej pory Juan odwiedzał ojca sam. Anna Klara oraz Bjorn przygotowali kawę i usiedli w kuchni. Juan kończy lekcję o 15, więc mają jeszcze moment do jego powrotu. Chwilę później dzwoni telefon. Stefan, kolega Juana, pyta, czy podróż nadal jest aktualna. Jak najbardziej, odpowiada Anna Klara. Stefan chciał się upewnić, bo dziś nie spotkał Juana w szkole. Nie zaniepokoiło to Anny Klary, chłopcy nie są nawet w tej samej klasie. O godzinie 15.15 Stefan puka do drzwi mieszkania Anny Klary i Juana. Chłopiec ma ze sobą torbę i jest gotowy do wyjazdu. Kobieta wyjaśnia, że Juan jeszcze nie wrócił ze szkoły. Stefan jest niemal pewny, że chłopca nie było dziś w szkole. Zawsze widują się na przerwach, dziś nie widział Juana cały dzień. Anna Klara i Bjorn zaczynają się niepokoić. Juan kończy lekcję o godzinie 15, powinien już zatem być w domu. Skontaktowali się ze szkołą, gdzie usłyszeli, że Juan tego dnia nie pojawił się na zajęciach. Nauczycielka zaznacza, że była przekonana, że Juan jest chory. Chłopiec nigdy wcześniej nie opuścił zajęć. Żadne wagarowanie nie wchodziło w grę. Rodzice chłopca zaczynają go szukać. Zaczęli od sprawdzenia bloku i okolic ulicy Bogewegen, na której mieszka Anna Klara. Stefan, który miał jechać z przyjacielem do jego ojca, oferuje swą pomoc. O godzinie 15.40 Bjorn kontaktuje się z policją. Od początku zaginięcie Juana zostało przyjęte z największą powagą. Poproszono o rysopis chłopca. Anna Klara opowiada, w co Juan był ubrany. Tego dnia miał na sobie czerwono-niebieską dwustronną kurtkę, niebieskie dżinsy oraz brązowe gumiaki. Zorganizowane zostają poszukiwania, w których biorą udział zarówno policjanci, jak i sąsiedzi zaginionego chłopca. Okolice Buswiedia są dokładnie przeczesywane. Do poszukiwań bardzo szybko dołączył śmigłowiec policyjny. W całym województwie ogłoszono alarm. Sąsiedzi z całej dzielnicy angażują się w poszukiwania. Spontanicznym miejscem zbiórki stała się szkoła, w której również policjanci zorganizowali centralę. W szkole zawisł plakat z kilkoma zdjęciami chłopca oraz opisem ubioru. Przy plakacie wisi identyczna kurtka, jaką Juan miał na sobie tego ranka. Wszyscy starają się pomóc jak tylko mogą. Równocześnie policja próbuje zorientować się, kiedy i w jaki sposób zaginął Juan. Z zeznań Anny Klary dowiadują się, że wyszła z domu o godzinie 7.45. Tej nocy był u niej kolega z pracy, z którym od pewnego czasu spotykała się kobieta. To z nim wyszła z domu i udała się do pracy. Zanim jednak opuściła mieszkanie, przygotowała kanapkę oraz ciepłą czekoladę synowi i zaniosła do jego pokoju. Juan miał zwyczaj czytania komiksu rano, przy którym jadł śniadanie. Następnie zostawiła mu ubrania na łóżku, które Juan miał założyć tego dnia. Pożegnała się z nim i opuściła mieszkanie. O godzinie 18 w lokalnych wiadomościach pojawia się informacja o zaginięciu 11-letniego Juana Asplund.
Polisen i Sundsvall efterlyser 11-årige Johan Asplund från Sundsvall. Policja Sundsvall poszukuje 11-letniego Johana Asplund z Sundsvall. Do szkoły chłopca zaczyna się schodzić jeszcze więcej ochotników. Wszyscy chcą pomóc odnaleźć Johana. Tego wieczoru kilkaset ludzi uczestniczy w poszukiwaniach. Zostają podzieleni przez policję na grupy. Każda z nich ma swoją mapę. Nawet najmniejszy ślad musi zostać zgłoszony. Wieczorem patrol policji jedzie również do Buse, byłego partnera Anny Klary, by go przesłuchać. Anna Klara skontaktowała się z nim telefonicznie, by potwierdzić, że chłopca nie ma u niego. To jednak nie wystarczyło policji. Chcieli sami upewnić się, że mężczyzna nic nie ukrywa. Buse nie ma jednak żadnych informacji o zaginionym. Nie ma również pojęcia, gdzie chłopiec mógłby się znajdować. Mimo mrozu i śniegu poszukiwania trwają całą noc. Nie przynoszą jednak rezultatu. Po zaginionym chłopcu nie ma ani śladu. Następnego dnia zorganizowane zostają poszukiwania na jeszcze większą skalę. Informacje o zaginięciu pojawiają się w każdych wiadomościach. Akcja poszukiwawcza okazała się największą, jaką do tej pory przeprowadzono w województwie. Brało w niej udział ponad 500 osób. Na miejscu były również 4 psy policyjne oraz śmigłowiec. Anna Klara wspomina w jednym z dokumentów, że od momentu rozpoczęcia poszukiwań policja była u niej wiele razy z odnalezionymi częściami ubrania, pytając, czy być może należały do chłopca. Żadna z odnalezionych rzeczy nie była jednak Johana. 11 listopada policjanci zakończyli przeszukiwania okolicy. Po przesłuchaniu najbliższych sąsiadów chłopca udało się dotrzeć do Ricarda, który tego ranka mijał Johana na klatce schodowej. Ricard opisał, że chłopiec miał na sobie kurtkę i stał przed otwartymi drzwiami, zwrócony przodem do środka mieszkania. Wyglądał, jakby się nad czymś zastanawiał. Chłopcy powiedzieli sobie cześć i Ricard pobiegł na autobus. Była wtedy godzina 7:56. Następna informacja dotycząca przedziału czasowego dotarła do policjantów od dziewczynek, które mieszkały po sąsiedzku. Znalazły kota należącego do Anny Klary i chciały go zwrócić. Gdy o godzinie 8:00 zadzwoniły dzwonkiem, nikt nie odbierał, a w mieszkaniu panowała cisza. Do Sundsvall przybywają doświadczeni śledczy ze Sztokholmu. Uruchomiono krajowy alert o zaginięciu chłopca. Rysopis pojawia się w każdych wiadomościach. Chłopiec około 150 cm wzrostu, włosy średnie koloru blond. W momencie zaginięcia miał na sobie niebiesko-czerwoną kurtkę, niebieskie dżinsy oraz brązowe gumiaki. Do śledczych dociera bardzo dużo informacji od społeczeństwa. Każda z nich jest teraz sprawdzana. Większość z tych wskazówek nie wniosła do śledztwa nic nowego. Pojawiły się jednak zeznania, które powtarzały się od kilku niezwiązanych ze sobą osób. Dotyczyły one samochodu, który w dzień zaginięcia Johana był widziany za blokiem, w którym mieszkał chłopiec. Było nim białe Volvo Amazon o numerach rejestracyjnych rozpoczynających się literami A, E, G. Zeznania o samochodzie złożył zarówno elektryk oraz kierowca taksówki. Ten drugi dodał, że kierowcą był były partner Anny Klary Buse. Taksówkarz znał mężczyznę, gdyż przez kilka lat Buse mieszkał z matką Johana i często mijali się w sąsiedztwie. Jest wtorek, 18 listopada. 11 dni po zaginięciu Johana śledczy wzywają Buse na przesłuchanie.
Prokurator Lennart Heldin przysłuchuje się zeznaniom 40-letniego mężczyzny. W tym samym czasie policjanci przeszukują dom, domek letniskowy oraz samochód podejrzanego. O godzinie 23:15, po niemal całym dniu przesłuchań, Busse zostaje zwolniony. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów przeciwko byłemu partnerowi Anny Klary. Oprócz zeznań świadków o tym, że widzieli zarówno jego, jak i jego samochód w okolicy w czasie, gdy zaginął Juan, śledczy nie posiadają żadnych dowodów. Zaznaczają jednak, że samochód był bardzo czysty, wręcz pedantycznie wysprzątany. Sam mężczyzna zaprzecza oskarżeniom. Ba, z całą pewnością nie było go nawet w okolicy Busvedia tego dnia. Busse opowiada, co robił w dniu zaginięcia Juana. Obudził się około 8 tego dnia. Przed południem pojechał do swojego domku letniskowego. W drodze powrotnej do domu zatrzymał się w urzędzie pocztowym. Późnym popołudniem był w mieście, gdzie spacerował przez pewien czas. Wieczorem tego dnia był na kolacji u swojego kuzyna. Prokurator nie decyduje się na zatrzymanie mężczyzny w areszcie. W późniejszym śledztwie wychodzi na jaw, że Busse groził Annie Klarze, że skrzywdzi jej syna. Mężczyzna nie mógł się pogodzić z faktem, że Anna Klara nie chciała z nim być. Busse nawet po rozstaniu prosił ją o rękę. Kilku świadków wspomina również o spostrzeżeniach z tygodnia poprzedzającego zaginięcie 11-latka. Przez kilka dni biały samochód marki Volvo Amazon był widywany kilka razy w okolicy. To jednak nie wystarcza, by oskarżyć mężczyznę. Nie ma absolutnie żadnych fizycznych dowodów na to, że Busse miał coś wspólnego z zaginięciem chłopca. Śledczy przesłuchują również mężczyznę, z którym obecnie spotyka się Anna Klara. Podejrzenia wobec niego zostają jednak odrzucone. 5 grudnia śledczy ze Sztokholmu wracają do domu. Nie udało im się rozwiązać sprawy tajemniczego zaginięcia Johanna Asplund Sundsvall. Nie odnaleziono żadnego fizycznego śladu po chłopcu. Brak jakichkolwiek dowodów i wskazówek uniemożliwia dalszą pracę śledczych ze stolicy. Sprawa zaginięcia Juana nie jest jednak zamknięta. Nadal prowadzone są czynności śledcze. Co jakiś czas na policję wpływają informacje, które trzeba sprawdzić. W lokalnych gazetach pojawiają się artykuły o chłopcu oraz tropach, które podejmuje policja. W marcu 1981 roku Busse zostaje skazany za kradzież leków ze szpitala, w którym pracuje. Mężczyzna od jakiegoś czasu podkradał lek uspokajający Sobril. Otrzymał wyrok w zawieszeniu oraz karę grzywny. W 1982 roku policjanci podejmują kolejną próbę rozwiązania zagadki zniknięcia Juana. Po raz kolejny Busse staje się najbardziej prawdopodobnym sprawcą i po raz kolejny prokuratura uznała, że domysły nie wystarczają, by skazać go w ewentualnym procesie. W 1983 roku rodzice zaginionego chłopca zatrudniają adwokata, który pomoże im w przeprowadzeniu własnego śledztwa. Gazety na bieżąco śledzą każdy krok młodego adwokata imieniem Pelle Svensson. Na początku 1984 roku Anna Klara oraz Björn decydują się na bardzo nietypowy krok. Wraz z zatrudnionym przez siebie adwokatem Pelle Svensson składają do sądu prywatny akt oskarżenia wobec Busse. Według prywatnego śledztwa tylko on miał możliwość porwania Juana. Mężczyzna zostaje oskarżony o nielegalne przetrzymywanie lub uprowadzenie. Adwokat Pelle Svensson jest świadomy, że oskarżenie Busse o morderstwo będzie niemożliwe, między innymi ze względu na brak ciała. Krótkie wyjaśnienie. Za menichurów, czyli uprowadzenie, oskarżony może zostać skazany na dożywocie. Za uloga frihetsberövande, czyli nielegalne przetrzymywanie, grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Różnica polega na tym, że uprowadzenie jest zaplanowane z zamiarem pozbawienia zdrowia lub życia ofiary,
a działania sprawcy są całkowicie świadome. Przypadek przetrzymywania jest mniej poważnym przestępstwem. Rodzice Joanna są przekonani o winie byłego partnera Anny Klary, a prokuratura nie decyduje się wnieść aktu oskarżenia wobec niego. W szwedzkim prawie istnieje coś, co nazywa się enskild åtal. W dosłownym tłumaczeniu jest to indywidualne oskarżenie. Można je wnieść tylko wtedy, gdy prokurator nie podejmie się wniesienia aktu oskarżenia. Wtedy w rolę prokuratora wchodzi adwokat poszkodowanego. W tym przypadku był to adwokat rodziców Joanna, Pelle Svensson. Ryzyko wniesienia takiego aktu jest ogromne. Jeśli Anna Klara i Björn przegrają proces, będą zmuszeni zapłacić koszta sądowe, które zadłużą ich do końca życia. Ta forma aktu oskarżenia jest niezwykle rzadka. 26 marca 1984 roku rozpoczyna się proces przeciwko byłemu partnerowi Anny Klary, Busse. Zainteresowanie sprawą jest ogromne. Mnóstwo dziennikarzy jest pod budynkiem sądu. Ludzie przeciskają się, by znaleźć miejsce w sali sądowej. Obrońcą oskarżonego przydzielonym z urzędu zostaje znany i doświadczony adwokat Olof Arvidsson. Już na początku procesu wykazuje się on ogromną wiedzą. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu składa on wniosek o uznanie winy adwokata Pelle Svenssona w złożeniu nieuzasadnionego aktu oskarżenia. Zatem jeśli sąd uzna byłego partnera Anny Klary za niewinnego, to adwokat Pelle Svensson może odpowiedzieć przed sądem. Kara za nieuzasadnione oskarżenie może sięgnąć 2 lat pozbawienia wolności, a co za tym idzie, pozbawienie Svenssona legitymacji prawniczej. Wróćmy jednak do sali sądowej. Adwokat Pelle Svensson oskarża Busse o uprowadzenie lub nielegalne przetrzymywanie Joanna Asplund, które miało miejsce 7 listopada 1980 roku. Podczas rozprawy przesłuchano ogromną ilość świadków. Na podstawie ich zeznań adwokat Pelle Svensson przedstawił przebieg wydarzeń. Świadkowie zeznają, że samochód Busse był widziany w okolicy kilka razy w dniach poprzedzających zaginięcie Joanna. Taksówkarz oraz elektryk zeznają, że białe Volvo Amazon stało zaparkowane za blokiem Joanna. Dodatkowo taksówkarz rozpoznał kierowcę jako Busse. Widział również, że Busse korzystał z budki telefonicznej nieopodal. Według Svenssona oskarżony dzwonił z niej do Joanna, by wywabić go z domu, po tym jak Anna Klara opuściła mieszkanie. Oskarżony upierał się, że w dniu zaginięcia chłopca nie był w okolicy Bogevägen. Według niego cały dzień spędził w swoim domku letniskowym. Problem w tym, że tego nie udało się potwierdzić. Tego dnia odbył się również kurs w szpitalu. Busse pojawiał się zawsze na takich kursach, by wykazać się wiedzą i doświadczeniem. Tym razem go nie było. To odbiegało od normy. Na procesie zeznawał również pracownik szpitala, który opowiedział, że późnym popołudniem dnia 7 listopada spotkał oskarżonego w piwnicy szpitala, w której między innymi znajduje się kontener z niebezpiecznymi odpadami. Adwokat rodziny Pelle Svensson wypowiedział się, że to być może było miejsce, w którym oskarżony pozbył się ciała lub dowodów. Kontener opróżniany jest codziennie i niemożliwością jest zbadanie tego tropu. Svensson zaznaczył, że oskarżony w ogóle nie powinien przebywać w piwnicach szpitala, gdyż to nie należy do jego obowiązków. Przez cały czas trwania procesu Busse zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Joanna. W wyroku, który tylko szybko podsumuje ze względu na ogrom kolejnych informacji, które de facto są kolejnymi poszlakami bez jakichkolwiek dowodów, możemy przeczytać, że sąd pierwszej instancji uznał Busse za winnego uprowadzenia 11-letniego Johanna Asplund. Wyrok 2 lat więzienia umotywowany został tym, że Busse z całą pewnością miał coś wspólnego z uprowadzeniem chłopca. Natomiast nie można stwierdzić, czy i w jaki sposób Joan zmarł.
Motywem działania oskarżonego była chęć zemsty na Annie Klarze. Rodzice Juana odetchnęli z ulgą. Sprawca porwania ich syna trafił do więzienia. To jednak nie wyjaśniło sprawy. Nadal nie znaleziono śladu po Juanie. Busse nie zgadza się z wyrokiem sądu i składa apelację. Jego adwokat wypowiada się w prasie, że nie ma absolutnie żadnych dowodów wskazujących na udział jego klienta w ewentualnym uprowadzeniu chłopca. Adwokat Anny Klary i Bjorna również odwołuje się od wyroku. Według Svenssona wyrok 2 lat nie jest satysfakcjonujący. W kwietniu 1986 roku sąd apelacyjny otwiera posiedzenie. Tym razem Pelle Svensson oskarża Busse o uprowadzenie oraz morderstwo. Oskarżony natomiast domaga się oczyszczenia z zarzutów. Jak się zapewne domyślacie, zainteresowanie tą sprawą było ogromne. Walka pomiędzy adwokatami była bardzo burzliwa. Wyrok sądu apelacyjnego zszokował wszystkich. Uznał on bowiem, że przedstawione teorie mogły mieć miejsce, jednak ze względu na brak jakichkolwiek dowodów fizycznych, sąd nie może wydać wyroku skazującego. Tym razem Busse zostaje zwolniony z więzienia, a koszty sądowe łącznie z pensją adwokata oskarżonego mężczyzny mają zostać opłacone przez Annę Klarę oraz Bjorna. Kwota to ponad 600 tysięcy koron szwedzkich. Na dzień dzisiejszy jest to około 240 tysięcy złotych. Weźmy jednak pod uwagę fakt, że jest to rok 1986. Busse zostaje uniewinniony od zarzutów. Według prawa mężczyzna nie miał nic wspólnego ze zniknięciem chłopca. Anna Klara i Bjorn składają wniosek do rządu o umorzenie długu za proces. W grudniu 1986 roku przychodzi odpowiedź. Rząd zdecydował się umorzyć zadłużenie. Adwokat Pelle Svensson złożył wniosek do Sądu Najwyższego. Ten jednak został odrzucony. Dopóki nie pojawią się nowe dowody w sprawie, wyrok sądu apelacyjnego nie zostanie zmieniony. Sprawa tajemniczego zaginięcia Juana Asplund zdaje się nie mieć rozwiązania. Co jakiś czas pojawiają się artykuły w gazetach przypominające tragiczny dzień 7 listopada 1980 roku. Göran Elwin, dziennikarz i prawnik, napisał książkę o sprawie, która została wydana w roku 1986. Mijają lata, a sprawa nie porusza się do przodu. Pewnego popołudnia 1993 roku Anna Klara odbiera telefon. Rozmówca przedstawia się jako dziennikarz z Expressen, gazety codziennej, i pyta, czy kobieta będzie w domu dziś wieczorem. Anna Klara pyta go, po co mu ta informacja. Dziennikarz odpowiada, że chciałby się z nią spotkać, gdyż wyszły na jaw nowe informacje w sprawie zaginięcia jej syna. Pewien mężczyzna w szpitalu psychiatrycznym w Säter przyznał się do uprowadzenia i zabójstwa Juana. Wiadomość ta bardzo szybko obiega cały kraj. Od zaginięcia Juana minęło już prawie 13 lat. Czy tym razem uda się poznać szczegóły porwania Juana? O tym dowiecie się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Postaram się, abyście nie musieli na niego tak długo czekać jak na ten. Jednak proszę o wyrozumiałość. Imię byłego partnera Anny Klary jest przeze mnie zmienione. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutów. Na potwierdzenie teorii o jego udziale w zaginięciu Joana nie znaleziono absolutnie żadnych dowodów. Mimo to został skazany w sądzie pierwszej instancji. Jest to bardzo nietypowy wyrok. Jak sami zapewne zauważyliście, są wątpliwości co do jego winy, zatem wyrok skazujący według mnie nie powinien mieć miejsca. Krytycy twierdzą, że trop mężczyzny od początku był tylko i wyłącznie bazowany na przeczuciach Anny Klary i Bjorna. To rodzice Juana jako pierwsi podrzucili policji Busse jako podejrzanego.
Z drugiej strony, skoro tylu świadków widziało go w okolicy, gdzie najprawdopodobniej zaginął Juan, dlaczego zaprzecza? Jako ciekawostkę powiem wam, że adwokat Pelle Svensson, który był początkującym w tamtych czasach, dziś jest w czołówce adwokatów. Zostawiam was z niedokończoną sprawą i chcę, żebyście pamiętali, że to jeszcze nie koniec historii. Zapraszam na Insta, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Tam znajdziecie zdjęcia ze sprawy i informacje o kolejnych odcinkach. Dzięki za wyrozumiałość i oczekiwanie na kolejne odcinki. Postaram się już nie mieć wypadków.